Dzień doberek. U mnie dzisiaj śliwko, branie, ciąg dalszy. Mam dzisiaj dwie takie porcje i chcę to wszystko dzisiaj przerobić. Spieszę się, żeby jeszcze tego bidoka wsadzić do ziemi. A zaraz zobaczycie, jak przesmażałam, właściwie same się przesmażały, te śliwki, które zrobiłam wczoraj, i te powidła są już w słoiczkach, i taki duży słój jest nastawiony na kiszenie, ale to widzieliście już w poprzednim odcinku, więc ja już nie przedłużając zabieram się do pracy. Już Wam tej czynności nagrywać dalej nie będę, bo robiłam to wczoraj, ale jak skończę, to mam nadzieję, że pokażę Wam, jak reanimuję tego pacjenta. Mamy następny dzień, 8 rano. Nastawiam powidła, czyli zmniejszam gaz na bardzo malutki i stawiam garnek. Pamiętajcie, nie mieszać. Proszę Was, nie mieszać, bo się przypalą. Kukam tylko co jakiś czas, czy gaz nie zgasł nam, i zostawiam to w spokoju. Oczywiście nie nakrywajcie tego, broń Boże, czymś, bo to musi odparować ten nadmiar wody z tych śliwek, więc będziemy tu kukać co godzinę. Minęło 1,5 godziny. Śliwki tak delikatnie tylko mrugają. Ogień jest taki, że go prawie nie widać. Ale to wszystko tutaj, i pamiętajcie, nie mieszać. To tak ma stać. Jak widzicie, śliwek było tutaj do samej góry. One już w tej chwili rozpadają się i zmieniają swoją konsystencję, i tak się zapadają, odparowują, i tak ma być. Minęło 2,5 godziny od nastawienia śliwek. Śliwki się coraz bardziej rozgotowują. Jak widzicie, pyrkają tylko tak delikatnie, i tak właśnie to ma być. Więc ogień jest, jak widzicie, taki, że go prawie nie widać, ale jest taki maleńki. I niech Was nie kusi, żeby te śliwki z góry tutaj przemieszać, żeby one się zanurzyły, bo narobicie sobie tylko niepotrzebnie tego, że się zacznie to przypalać, więc zostawiamy to w dalszym ciągu. Pojechałam dzisiaj do Biedronki i była dostawa dużych kwiatów. Zawsze mi się marzył tinakę i ja mam jednego, ale bardzo, bardzo kiepsko rośnie. I zobaczyłam tego biedaka i ja bym go może jeszcze nie wzięła. Ale zobaczcie, on miał taką zmiażdżoną doniczkę. Widać, że ten kwiat jest tutaj tak tylko włożony do tej doniczki. On tu nie rósł w tej chyba doniczce. Muszę go dzisiaj... Miał tutaj jeden listek sobie fruwał osobno. Stąd się urwał, to widać. Pozostałe są piękne do góry, więc spróbuję go odratować. Koniecznie muszę go dzisiaj przesadzić. Zobaczcie tą doniczkę. Zobaczcie, w jakim stanie jest ta doniczka. Jakaś masakra. Muszę natychmiast coś z nim zrobić. Tak wyglądają powidła po 4 godzinach. Są coraz ciemniejsze i coraz bardziej rozpadają się. Tu mam przygotowane słoiczki i prawdopodobnie będzie ich tutaj za dużo, no ale lepiej więcej niż za mało.
Minęło 6 godzin i teraz ja już zacznę sobie mieszać te powidła, czyli tak jak mówiłam, ostatnie pół godziny można mieszać. Jeżeli one mają bardzo dużo płynu, to można tutaj sobie tego płynu odłożyć, żeby nie trzeba było tak aż bardzo długo odparowywać. I mieszam następne pół godziny, to już będę mieszała. Mieszałam te powidła 20 minut i zobaczcie, ładnie rozpadły się do końca i są już takie gęściutkie, więc teraz wkładam je do słoików, słoiki do góry nogami, zakręcam i do góry nogami i tyle. Napełniłam słoiczki prawie do pełna i przewróciłam, zakręciłam, przewróciłam do góry dnem i tak sobie niech teraz wystygną. Więc z tej porcji wyszło mi tyle słoiczków. Raz, trzy, cztery, pięć, no ale każdy innej trochę wysokości. Dzisiaj miałam więcej śliwek, czyli właściwie podwójną taką porcję, więc uszykowałam dwa gary. Jeden ten, co dzisiaj się smażył. I tutaj następny. Zrobiłam też dwa takie wielkie słoje kiszonych, więc dzisiejsze śliwki mam ogarnięte. Zanim ogarnęłam śliwki, to zrobił się już wieczór, słońce już zaszło mi tutaj za horyzontem. I tak myślałam, że tego mojego fikusa, którego przetargałam z Biedronki, przesadzę jutro. Ale jak ja zobaczyłam tą doniczkę, stwierdziłam, że nie, muszę to zrobić dzisiaj, bo... Ach. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Popatrzcie, w życiu nie widziałam tak zmasakrowanej doniczki. Kwiata z tak zmasakrowaną doniczką. I teraz... O, popróbuję powyciągać. Przygotowałam sobie tradycyjnie ciemną ziemię z perlitem i najpierw chciałam do tej donicy wsypać keramzyt, ale mam tak drobny, że tu mi przeleci przez te dziury, a skoro te dziury są takie duże, to tam będzie odpływ wody, więc chyba sobie odpuszczę ten keramzyt i teraz muszę tutaj jakoś go... Mam nadzieję, że jak on taki biedny, ja go uratuję, to on będzie mi rósł. Tu sobie na razie włożę. A ta ziemia mi tu też pewno będzie uciekać przez te dziury. No ale zobaczymy. Może się jakoś ubije. Dobra, nie wiem, czy to nie będzie nawet za dużo. Teraz chodź tu, biedaku. Popatrzcie to. Przecież to jest jakaś masakra. O. I ja odnoszę wrażenie, że on w ogóle w tej doniczce to chyba nie rósł. I tak, nie wiem, no zobaczcie. Trochę za dużo ziemi. Odrobinę. Bo ja go chcę posadzić na tej samej głębokości, jak był.
w sumie mógłby tak zostać. Dobra, to ja go może teraz tutaj wstawię i będę posypywała tą ziemią. Mój ty biedaku. Zawsze chciałam mieć, tutaj nie widzicie teraz ani mnie, ani kwiata. Zawsze chciałam mieć fikusa tinakę i nawet mam jednego w domu, ale jest malutki i on w ogóle tu nie rośnie. A tak mi się marzy, więc ja mówię, ostatnie podejście, a że w Biedronce były dzisiaj taki wielki kwiat za 50 zł, no to sobie nie odmówiłam. Dobra. Idę mu poszukać, może jakąś osłonkę znajdę, żeby miał bidulek. Niestety nie znalazłam do niego nic godnego. Wstawię go na razie tylko do takiej, ona jest za niska. Ale żeby można go było podlać i żeby nie przeciekał, ale będę mu musiała zorganizować jakąś godną osłonkę. Sam kwiat jest piękny i okazały, i liście ma takie zdrowe, duże. Tutaj rozwinął się jeden listek, już idzie następny i mam nadzieję, że mu ta akcja z tą pognieczoną doniczką nie zaszkodzi bardzo, bo bym chciała, żeby się u mnie zaklimatyzował i żeby sobie rósł. Tylko doniczkę, osłonkę muszę mu kupić taką ciężką, może nawet ceramiczną, żeby utrzymywała go w pionie, bo on jednak jest dość wysoki. Dzisiaj tak jakoś gonię własny ogon i nie mogę z wszystkim nadążyć. Zobaczcie, jeszcze mam te rękawice, ale kwiat przesadzony, teraz jeszcze tylko go podleję. Śliwki ogarnięte, pomidory ogarnięte. Mogę iść, a pościele muszę jeszcze pownosić do domu i pójdę zmontować film, żeby był na rano. No, nie mogę dzisiaj własnego ogona dogonić. Mam nadzieję, że taki lekko chaotyczny film może być, no bo tak dzisiaj taki miałam dzień, no ja nie wiem. Życzę wszystkim miłego oglądania, miłego dnia i do zobaczenia jutro. Pa, pa!